Bartek, słyszałeś, że w osiedlowym sklepie znaleźli pająki w bananach? Pająki? W bananach? Nie, nic o tym nie wiem. A powiesz mi, co robi 6 skrzynek bananów w kuchni? Przechodzę na dietę bananową. Witam Was we wtorkowym odcinku. Dzisiaj odcinek na pewno nie merytoryczny. Ja z merytoryką to mam tyle wspólnego, co zakonnica z piłką nożną. Ale bynajmniej się postaram. Znaczy, postaram się Wam wyjaśnić to na chłopski rozum po prostu. Tak po swojskiemu Wam wytłumaczę. Także dzisiaj będzie króciutko, zwięźle i na temat. Właśnie, na temat. Miałem powiedzieć na jeden ważny temat. Zapraszam Was do zasubskrybowania i zobaczenia sobie kanału Venomous Art. Powiem Wam szczerze, że oglądam ten kanał już od jakiegoś czasu i stwierdziłem, że jak to mam w zwyczaju, czemu miałbym nie przepchnąć słówka na temat takiego kanału. Jeśli jest fajny, wiedza jest ok, a jeszcze do tego zrobił tak mega koszulki gościu, że się w ogóle w głowie nie mieści. Ja taką koszulkę na bank biorę, nie? Ja będę tak chodził. No coś mi chyba pozaszczyło. To nie jest śmieszne. To jest chyba SKS. Starość, kurde, starość. Także zapraszam do kanału Wojtka. Wojtek zbliża się do 1000 subów. Także mam nadzieję, że po moim filmie wbije w końcu tysiaka. Zasłużył chłopak. Naprawdę. Warto wejść, warto pooglądać. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam, o co w końcu chodzi z tym starym i nowym światem. Nie to, że nie wiem, moja żona to stary świat, a ja to nowy. No to nie o to chodzi. Postaram Wam się to wytłumaczyć. Zobaczymy sobie jakiegoś pająka. I ze starego, i z nowego świata. Także nie przedłużając, moi drodzy, bo ja zawsze się rozgadam i Wy w komentarzach mi piszecie, że wszystko ok, tylko że za dużo mam leozorem. No co ja poradzę, że ja gaduła jestem, no. Lubię sobie pogadać. Tak, wiem, równie dobrze mógłbym gadać do lustra. Przecież tam nikogo nie ma. Po prostu tabletki działają. Nieważne. Bierzmy się za robotę. Opowiem Wam po swojemu, o co chodzi ze starym i nowym światem. Ja jestem DJ Arachno, a to są moje ptaszniki. Dobra, moi drodzy, prosiliście, no to macie. DJ Arachno zaraz dostanie w spazmy, jak te świerszcze zaraz się je zamkną. Wcale mnie nie irytują świerszcze. Przyzwyczaiłem się do nich. Prosiliście mnie tyle czasu, abym powiedział Wam, o co chodzi z tym starym i nowym światem. Twierdziłem, że żeby zobrazować Wam i pokazać mniej więcej, o co chodzi, wybraliśmy sobie 4 pajączki, które znajdują się tutaj. Z jednej strony mamy 2 pająki z nowego świata, z drugiej 2 pająki ze starego świata. I teraz mnie słuchajcie, tylko bardzo uważnie, bo nie zamierzam powtarzać. Uwaga, zaczynam mówić. No, to sobie pogadałem. Kiedyś, bardzo, bardzo dawno temu, miliony lat temu wręcz, bym powiedział, istniało coś takiego jak superkontynent. Wtedy ludzie jeszcze nie stąpali po ziemi, słuchajcie. Wtedy tworzyła się pierwsza fauna i flora na lądzie. I teraz tak. Pierwsi przodkowie, można powiedzieć, pająków. Oczywiście ja tutaj, słuchajcie, nie będę zagłębiał się w naukowe bebłanie, bo to, wiecie, nie w moim stylu. Ja to powiem Wam po prostu swoimi słowami. Przodek pająków, który sobie żył na tym superkontynencie, bo kontynent, jak wiecie lub nie, kiedyś nie było podzielone na Amerykę Północną, Południową, że to było oddzielone. Kiedyś na Ziemi był jeden kontynent. I wtedy powstawały, słuchajcie, takie organizmy jak pająki. I teraz, żeby Wam wytłumaczyć to w bardzo prosty sposób, kiedy kontynent został podzielony i Ameryka Północna i Ameryka Południowa odpłynęły sobie w lewo, przodkowie pająków zostały rozdzielone. I wyobraźcie sobie, że gdyby nie to, że rozpadł się kontynent, to podejrzewam, że do tej pory wszystkie pająki wyglądałyby
identycznie i nie byłyby podzielone na żadne światy. I teraz chodzi o to... Złapałaś? Czy tak słabo? I chodzi o to, że na przykład taka Brachypelma hamori, którą mamy tutaj, jest to ptasznik z Nowego Świata. Gdyż po rozłamie tych kontynentów, pająki, które pozostały na... To znaczy nie powiem pająki, bo potem się ktoś do mnie doczepi. Przodkowie pająków, którzy zostali na... Ale go chapła. Diabła go. Dobra, wracając do tematu, bo się zaopropowałem tym, że braszka nam zjadła. W momencie, kiedy pająki te zostały, słuchajcie, rozdzielone, powstał nowy i stary kontynent. Nowym kontynentem jest nazywana właśnie Ameryka Północna i Ameryka Południowa. W związku z tym, że od dawien dawna, odkąd powstała ludzkość, ludzie nie wiedzieli, że istnieje Ameryka Północna i Ameryka Południowa. Oczywiście mówimy o tych cywilizacjach, które były tutaj, czyli Azja, Afryka, Europa, tak? I one nie wiedziały, że jest coś takiego jak Ameryka Północna i Południowa. W związku z tym, że zostało to odkryte tam przez Kolumba w którymś roku, zostało to nazwane Nowym Światem. A w związku z tym, że w momencie ewolucji, kurczę, naszych ośmionożnych przyjaciół, zostały one rozdzielone, także każdy kontynent poszedł swoją własną drogą ewolucji. W związku z tym, że taka braszka w drodze ewolucji wykształtowała sobie mechanizm obronny, którym są włoski parzące, które znajdują się tutaj z tyłu na odwłoku, nie potrzebowała ani silnego jadu, ani naprawdę hardkorowego temperamentu, nie musiała być szybka, agresywna. I w ten sposób powstały pająki z Nowego Świata. Ja sobie ją zamknę, żeby nie było niespodzianek. O, ona się wyczesała właśnie swoim mechanizmem obronnym, który otrzymała w drodze ewolucji. A tutaj mamy przedstawiciela Starego Świata, którym jest Ceratogyrus marszali. I wszystkie ptaszniki Starego Świata, czyli między innymi właśnie taki marszali, one w drodze ewolucji... Rzucamy? Rzucamy. One w drodze ewolucji nie wykształtowały sobie żadnego dodatkowego mechanizmu obronnego, jakim są na przykład włoski parzące. I wszystkie pająki ze Starego Świata dysponują silnym jadem, są temperamentne, czyli można powiedzieć, że są agresywne, czasami wręcz nieobliczalne. I tak naprawdę cała ta magia tego Starego i Nowego Świata zależy tylko od tego, skąd pająk pochodzi. Że pająki z Nowego Świata pochodzą z Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, posiadają włoski parzące i dysponują słabym jadem. Natomiast pająki ze Starego Świata, takie jak ten Ceratogyrus marszali, pochodzą właśnie z Azji, Afryki czy Europy Południowej. I to są ptaszniki, które dysponują silnym jadem, nie mają włosków parzących i są wręcz agresywne. No i dochodzi do tego, że są szybkie. Także cała filozofia, kochani, jeśli chodzi o podział na Stary i Nowy Świat. Nie ma tu nic skomplikowanego. Po prostu w drodze ewolucji pająki z innego kontynentu niż Azja, Afryka i Europa w drodze ewolucji wykształtowały sobie inne mechanizmy obronne i na przykład silny jad nie był im potrzebny. I to jest cała filozofia. A w ogóle, to nie wiem czy widzicie, ale ten Ceratogyrus marszali jest dorosłym samczykiem. No, tutaj możecie zaobserwować. Poczekajcie, postaramy się przybliżyć. Bulbusy na nogogłaszczkach. Mamy bulbusy. A mniej więcej w tym miejscu są haki służące do podtrzymywania helicer samicy. Dobra, tutaj kolejny gagatek nakarmiony. To pokażę wam jeszcze jednego wariata ze Starego Świata. Żeby nie było, że odcinek będzie nudny, nie? Złapę sobie świerszcza najpierw. W tym pojemniku znajduje się Pterinohilus murinus usambara, który też jest ptasznikiem ze Starego Świata. A wiecie czemu ze Starego Świata? Bo pochodzi z Afryki. Dysponuje silnym jadem. Ja sobie przygotuję ewentualnie tutaj do przykrycia, bo murinusy potrafią być serio nieobliczalne. I powiem tak wam szczerze, że ten podział na Stary, Nowy Świat to wcale nie jest taka trudna rzecz do ogarnięcia. Serio, serio. Po prostu chodzi tu tylko i wyłącznie o to, z jakiego kontynentu jest pająk. Bo tak jak już mówiłem, kiedyś starożytne cywilizacje nie wiedziały o istnieniu Ameryki. Dlatego Ameryka Północna i Południowa jest nazywana... O, jaki on jest śliczny.
Ups, fajne to było. Cały DJ, nie? Także Murinusa zamykamy i pokażemy jeszcze jednego pająka z nowego świata. Ja wiem, że może sam się trochę zagmatwałem w tym i tłumaczyłem to przez Katowice do Zgierza, ale naukowcem nie jestem. Nie wiem, czy nie będzie za duży dla niej. Dobra, próbujemy. Tutaj jest brachypelma Emilia, która też jest pająkiem z nowego świata. Nowy świat, już kumacie? Czyli pochodzi skąd? Nowy świat, czyli Ameryka Północna lub Ameryka Południowa. Ale jeszcze dodam wam taką ciekawostkę, że wyobraźcie sobie, że najbardziej zróżnicowanym światem pająków może się poszczycić właśnie Nowy Świat. Gdyż najprawdopodobniej, słuchajcie, aż 60% gatunków ptaszników pochodzi właśnie stamtąd. Także tam mają najwięcej gatunków pająków, wyobraźcie sobie. Także to też jest dosyć ciekawe. Także Murinus jest ze Starego Świata dlaczego? No, już wiecie? Dlatego, że pochodzi z Afryki. A powiedz Loteria, z jakiego jest świata? Starego czy nowego? Ze starego, bo jest z Azji. Tylko Ameryka Północna i Południowa, no i tamte pobliskie rejony, tam nie wiem, co tam jest dookoła. Także naprawdę, dużo do ogarniania tutaj, słuchajcie, nie ma, żeby zrozumieć, o co w tym wszystkim kaman. Także mam nadzieję, że troszeczkę wyjaśniłem. Jeśli to popierdzieliłem i zrobiłem z tego gorszy bałagan niż sobie wyobrażaliście, to dajcie mi znać, postaram się to naprawić. Bo powiem wam szczerze, że nagrywając ten film, to jest ten dzień, kiedy pojechałem na to szkolenie do nowej pracy, a w nocy nie mogłem spać, spałem 1,5 godziny. Także ciężko mi w ogóle zebrać myśli. Ale mam nadzieję, że teraz rozumiecie, o co chodzi z tym starym i nowym światem, no. Mam nadzieję. Czy bardzo to popierdzieliłem? Myślę, że dojdą do ładu. Myślisz, że dojdą do ładu? No oby. Także reasumując, Nowy Świat, czyli Ameryka Północna i Południowa, posiadają włoski parzące, słaby jad i słabszy temperament. Ptaszniki ze Starego Świata pochodzą z południowej Europy, Afryki lub Azji, posiadają silny jad, nie posiadają włosków parzących, ale za to są agresywne i potrafią kąsać jak nienormalne. Także to chyba tyle, jeśli chodzi o moje próby wytłumaczenia na chłopski rozum, o co w tym wszystkim kaman. Ogólnie jak się skuma, to jest bardzo proste, bardzo proste. Ale to trzeba skumać, nie? Skumałaś to, co wytłumaczyłem? Mhm. Aha, to był przekąs? Nie, ja jestem z tobą tak długo, że skumałam. Aha, jesteś ze mną tak długo, że skumałaś. Mam nadzieję, że to komplement był. Zróbmy sobie zbliżenie na Emilkę. Emilka prezentuje się naprawdę zjawiskowo. Śliczna jest. Także co, moi drodzy? Jeśli odcinek wam się podobał, zostawcie nam łapkę w górę. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału i nacisnąć dzwoneczek, aby nie pominąć nowych filmów. Jeśli chcecie wesprzeć nas, zapraszamy do strony Patreon, tak samo jak i do wsparcia YouTube'a. Osoby, które nas wspierają, mają dostęp do specjalnych odcinków, które widzą tylko oni. Jeśli chcecie wesprzeć nas jednorazowo, zapraszamy do strony PayPal. Jeśli popierdzieliłem dzisiejsze tłumaczenia, napiszcie mi o tym w komentarzu, a my widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej! A co robią te banany w terariach? To się nazywa kwarantanna. Może coś wyjdzie.